Witam wszystkich serdecznie w kolejnym odcinku naszej awarskiej kampanii w Crusader Kings 3. Tak więc, no, jest dobrze, mamy naprawdę mocne imperium, ale też niedługo nadchodzą zmiany. Co się stało? Troszkę za dużo żeśmy łyknęli niewiernych, czyli niestety na razie nie możemy, albo już uspokoiło, kurde, ciężko powiedzieć. Co ma, nie, ta babcia, to raczej ta babcia nie jest taka najgorsza w walce. A może jakąś orchideę nam da? O, dostaliśmy orchideę. O nie, choroba, co nas dotknęło? Taka zwykła choroba. A nasza córka już jest w miarę obyta jako lekarz. I bardzo dobrze ogarnęła sprawę. W naszym wieku choroby nie są wskazane. Powiedzmy sobie szczerze. I kolejne zaproszenie na ucztę. Odchudzamy się, ucztujemy tak w tej nazad, ale grunt, że choroba przeszła. Chyba bardziej lubimy. Na wnuczkę, kurde, no tutaj wszystko okej, a w linii naszego następcy akurat musieliśmy pechowo się doczekać dziecka z problemami genetycznymi. Jak tam nasz bunt chyba troszkę maleje, czyli troszkę ubywa tych prawosławnych. Myślę, że każemy jej się po prostu wynieść z dworu, nie będziemy tutaj aresztować. Tych brudy zostaną w ukryciu. I co? Myślę, że kolejnym celem mógłby być Pińsk. Tutaj mamy wroga, którego nie lubimy specjalnie, czyli jak najbardziej mamy powód do interwencji. No, nasze państwo stale rośnie terytorialnie. Zobaczymy, jak to się skończy. Czy w końcu przerośniemy miarę, bo jest takie ryzyko. Póki co czeka nas bitwa. No, dużo katolików, jak mówiłem, tu te koalicje katolickie są naprawdę skuteczne, ale brak im, o, dobrego wodza mają, chciałbym, że brak im dobrych wodzów, sporo rycerzy, ale ustępują nam w boju. No, 3000 naszych, 10 tysięcy wrogów, czyli no praktycznie rzeź. Teraz to prawdziwa rzeź. 200 naszych, prawie 5000 wrogów poszło do piachu. I nasz rywal idzie do piaseczku, co z pewnością cieszy. I super. Blitzkrieg praktycznie. Kolejne tereny w naszych łapkach. Lub córki, jakiś przedmiot, zwiększa troszkę development, nic specjalnego, szczerze mówiąc, jakbym miał powiedzieć. O, i zapomniałem rozdać stanowisk, właśnie zauważyłem, miałem to zrobić na początku odcinka, a wyszło jak wyszło, no ale powiedzmy,
Dajmy jego. Dobrze. I tak, już kliknęliśmy na to. No i kolejne ziemię trzeba przekazać. Wnuk. No, tylko, że ona wyjedzie, jakbyśmy jej wnukowi nadali ziemię, czyli to nie jest za dobry pomysł. On w sumie czemu nie? Na razie nie możemy stworzyć tytułu książęcego. Znów się tu widzę, granice brzydko poprzesuwały. Ja myślę, że Pińsk też jeszcze możemy z marszu, nie, po prostu. Z marszu go sapniemy. Wykorzystać tą pustkę, która powstała po upadku Litwy. Zacznijmy od zlikwidowania armii. Taka elegancka bitwa. No, znów praktycznie rzeź. Zobaczmy, co lepiej się spisuje. Ta jazda 5000 wybiła wrogu. Ja mówię, ta jazda jest naprawdę bajeranska. Chociaż czempioni, też tysiaczka. Nie są źli. No, tu przeciwnik próbuje coś zdziałać, ale mu raczej nie idzie. Wojna zakończona. Powstaje kolejne księstwo. Znaczy, tutaj taki powolny marsz na Rusi trwa. Jak najbardziej. I zaproszenie od potężnego księcia Transylwanii. Ciekawa rozmowa, również nam poprawi relacje tutaj. Absolutna kontrola, na dodatkowe dochody z terenu działają pełną kontrolę, więc też jest to fajne. Dobra, to niech idzie w cholerę. Ciekawa rozmowa, nie zaszkodzi. I super. No tu musimy znów zrobić porządki. No, brat też się widzę, tu rozrasta się chyba nadmiernie na wschód. Dokładnie, no ale na razie to będę ignorował. Niech sobie robi co chce. I być może warto byłoby, a nie, jeszcze nie możemy, bo Razań też by trzeba było dokończyć, żeby tutaj wyrównać granicę. Jakiś bajzel wewnętrzny. No niestety nasze tereny mają tendencję do, widzę, bajzlowania się, mówiąc najogólniej. Kolejne spotkanie. Chyba już ostatnie w naszym życiu. 10 lat raczej nie przeżyjemy kolejnych.
i umiejętności dyplomatyczne rosną. Co ciekawe, nie powiedziałbym, że nasz władca jest dyplomatą, ale nie, nawet jest. Przepraszam. Chyba to najbardziej tu rozsądne, chociaż te ilości prestiżu, który mamy, to i tak nie jesteśmy specjalnie w stanie go wykorzystać. Ale co do pieniędzy, to żeśmy się powłowili. O, i znów na starość nam chyba... A nie, już wiem czemu. Po prostu nie mamy już tutaj natchnienia z gwiazd do zarządzania. I co? O, mamy je z powrotem. Bardzo dobrze. Zrekrutujmy kolejnego generała. To jest naprawdę idealne źródło cennych ludzi. I myślę, że zorganizujemy ucztę, która sprawi, że wasale nas będą bardziej lubić. I super. Udana uczta. Wszyscy zadowoleni. O, powstała nowa zhybrydyzowana kultura rosyjsko-awarska. Czemu nie? Tutaj naszego brata. A nie, to nie, to jest brat naszej żony. O, już wiem. Już wiem, co tu, jakie tu jest nasze pokrewieństwo. O. No nie, no Bohemii to nie zdobędziecie. Nie ma opcji takiej. Zastanawiam się, czy by nie pomyśleć o... Tak, po pierwsze, tu mamy kolejny teren, który nie powinni mieć. Bo już widzę, że wleźli troszkę o jeden most za daleko. Ale być może kolejny cel to byłby tutaj Śląsk. Nawet moglibyśmy stoczyć dwie wojny naraz. Wiem, że to jest troszkę ryzykowne, ale myślę, że nasze państwo ma kondycję, żeby taki ruch wykonać. A w końcu jesteśmy świętym wojownikiem, więc nie powinniśmy się tutaj obawiać. Miażdżyć wrogów. I od razu lecimy na słabszego wroga. Który po prostu paruje. Wspaniałe zwycięstwo. O, wszystkich tutaj gnębimy. Ciągają posiłki, które te pełniły harakiri. Czemu nie? No i co z żoną? Dobrze, no córka jest naprawdę dobrym medykiem. Daje sobie radę z tą naszą tutaj dość ciężką sytuacją. Tobie... Damy już kolejne ziemię. Ty będziesz tutaj śląskim księciem później. Przynajmniej taki jest plan. Ma jakąś inną chorobę, no ale raka żeśmy nie wyleczyli, więc to nie jest rozwiązanie do końca. Dobra, zdobądźmy Racibórz. Dobrze, że zginął. Nie przyjmujemy to, że ktoś go zabił. Grunt, że pozbyliśmy się rywala. To, że ktoś go zabił, a nie my, to niewielka różnica, tak szczerze mówiąc. O, i mamy jakieś berło.
Nie wiem, czy nawet nie lepsze tego, co używamy. No zaraz z tego obejrzymy. I kolejny rywal mówi papa temu światu. Pięknie. Tak, oto wygrywamy naszą kolejną wojenkę. Mamy też jeńców, za których zgarniemy pieniążki. I tworzymy księstwo Opola. Bardzo dobrze. Ilu mamy tych jeńców? Nawet się nie spodziewałem. I sojusz to nasz, to jak najbardziej może być. Ciekawe, ile nam będzie dane pożyć. Myślałem, że nie za dużo, ale z drugiej strony trzymamy się. No i małżeństwa naszych wnuków. Znajdźmy kogoś z dobrymi cechami po prostu. Sojusz, myślę, że może być ona. O, ten jest w ogóle czempionem. W sumie oni ją tu polecają. W sumie bardzo dobra, jeśli chodzi o dyplomację. Tylko 2 lata starsza może być. Nie widzę najmniejszego problemu. O, czyżby kolejny romans naszego władcy? Ale póki co kończymy drzewko wojny. I na czym byśmy się skupili? Czy na pieniądze? Chyba tak, jesteśmy chciwi, czyli skupimy się na wyciągnięciu jeszcze jak największej ilości dochodów, jeżeli jest to możliwe. I oczywiście chcemy duży prezent. Jakiś miecz kolejny. I co? Kolejny romans. No dobrze. No dobrze. Od razu humor naszemu władcy się poprawił. Jeszcze dostanie prezent. Chyba na urodziny. No nie, daje kasę. Tu daje lepsze stosunki z dynastią. Co, przeróbmy to na coś do sali tronowej i porównamy z tym, co tam stoi. To chyba jest najsłabsze. Chociaż bardzo podobne. Ale chyba zamienimy, przynajmniej na razie. Chociaż, czy my tak potrzebujemy lepszej opinii? Chyba w tej chwili nie. Wiecie co? Niech to sobie tak po prostu leży. Zobaczymy z czasem. Kurde, znów się zaczynają łączyć. To póki się łączą całe te obszary, to o tyle jest wygodne, że po śmierci danego wasala to się ładnie podzieli. Na przykład gigantyczna tutaj, no tylko już gdzieś tam się wciskać. Niestety nasz władca nie budzi jakoś specjalnie strachu, ale akurat na niego podziałało. Syn tu widzę się męczy z chłopskim buntem, trzeba mu pomóc. Kurde, 9 tysięcy tych chłopskich buntowników, ludzie. Ludzie, co tu się dzieje? Myślę, że
zakon jest siłą, która wystarczy, żeby tu zrobić porządek. Są tylko chłopi. Nawet jak jest ich dużo, to raczej niewiele zdziałają. No, kończ właśnie tą wojnę. Pięknie. I kolejny wasal składa nam hołdy. Troszkę w starym wieku, ale co tam? Znów się bardzo często tam się zmienia układ, jeżeli chodzi o tych wpływowych wasali, z tego co widzę. Ten jest nieruszalny. I tak, promujmy dalej naszą kulturę. Naprawdę już jest tutaj ładnie. Niedługo będzie to wszystko przekabacone. Nie wiem, jak daleko w tym kierunku będę chciał iść, ale może te obszary. Kontrola jest pełna. Z religią jest dobrze, więc no, tylko się cieszyć. I do lochu. O, kolejny król w lochu, czyli kolejne duże pieniążki. A majątek naszego chytrego starego władcy rośnie. I super. Nie będziemy tracić statystyk ze starości. To jest jedna z lepszych cech, jaką można mieć. Urodził nam się też kolejny syn. No, jak widzicie, pechowo tylko nasz następca ma problemy genetyczne. Tak to niestety w życiu bywa. A jeszcze przekazał mu ziemię. Nie wiadomo po co. Nie ma pieniędzy, przykro mi żona. Nie ma na zbytki. O, ktoś talentowany. A tam jakaś pijaczka, niech sobie pije. Nasz władca raczej się tym nie przejmuje. Więc tak, mamy kolejną prowincję. Całkiem ładnie już tutaj ugryźliśmy na tych obszarach. W Wladimirze ciągle trwa wojna domowa, z tego co widzę. Jest bardzo wyrównana. No dobra, potrzebuję jakichś zasobów. Po prostu każemy naszym gwardzistom to zebrać. Nie chcemy wydawać pieniędzy na to. I myślę, że czas. Tutaj możemy w sumie zrobić to jako świętą wojnę. No, tych świętych wojen naprawdę stoczyliśmy dużo. Że nasz syn będzie raczej bardziej spokojny, zakładam. Bo nie, na starość staliśmy się troszkę niesprawni. Ale to było do przewidzenia, no już mamy swoje lata. Nie ma co liczyć, że całe życie będziemy wielkim i silnym chłopem. Wielkim to będziemy, ale silnym to już może nie. Dobrze. I oczywiście ruszamy tu do boju. Artylerie robią naprawdę dobrą robotę. Ech.
Elegancko. I nasz tutaj człowiek, który zajmował się inspiracją swoją, kopnął w kalendarz. Więc tutaj przekażemy kolejne terytoria, tak żeby cały Władimir był nasz. I tu... Przykro mi, ale te ziemię będziesz musiał oddać. O, ale widzę, że jednak wygrał. Tego się nie spodziewałem. Czyli to... Idzie tu. Ale jestem pod wrażeniem. Czemu nie mogę tego mu dać? A, bo to nie wasa, tylko przecież ziemia. W ten sposób. O. No, no. Odniósł zwycięstwo. I de facto będzie drugie królestwo tutaj. Czyli stwórzmy je od razu i mu je przekażmy, tak żeby to się po jego śmierci podzieliło, a przy okazji w sumie zyskamy jego przyjaźń, że dostał tytuł królewski. Nie kwestionować decyzji władcy. Dajemy tytuły komu chcemy. W sumie ten tytuł też można by uzurpować i też mu przekazać dla dalszego lawciania się, ale mamy prestiżu. Moglibyśmy, nie no, Bawaria, czy troszkę chyba za wysokie progi nawet na naszą potęgę. Chociaż z drugiej strony, jak nie my, to kto? No i stało się! W wieku 67 lat wódz Kundiczik I umiera i przekazuje rządy Kundiczikowi II, który ma już lat 34, jest ufny, pracowity i porządliwy. Szara eminencja, posiada konsekrowaną krew, jest wiedźmą. Niestety ma problemy genetyczne, jest herkulesowo silny, piękny i jest również geniuszem. I jak zwykle wszyscy u nas ma doświadczenie na dworze intryg. Tak więc czemu by nie? Całkiem spora rodzina, my i córki, i syn, zaraz zobaczymy sobie nasze dzieci, a najpierw zajmijmy się tutaj sprawami, czyli skupią się na majestacie głównie, zostawimy wobec tego tak dalej. Tu myślę, że weźmy sobie chyba troszkę lepszą walkę wręcz. Nie jesteśmy chciwi, więc to może nie. Może to troszkę szybsze budowanie i tańsze. I tutaj... Te rzeczy nie wyglądamy na kogoś, kto by chciał budzić strach, więc co najwyżej fabrykowanie. Chociaż nie jesteśmy może porządliwi, to może byśmy chcieli lepiej uwodzić jakby co. Tutaj zróbmy szybki przegląd. No nie, no broń trzeba, właśnie, czy dobrze nosimy w ogóle dobry sprzęt. Broń trzeba na pewno zmienić. Na awarski miecz, myślę. Chociaż tu inne, że są podobne jakości. No i tu wszystko do prawie naprawy. Myślę, że nie jesteśmy zainteresowani już tak trochę militarnymi. I zamiast tego zaraz pomyślimy, co. O, całkiem niezłe nawet. Zarządzanie.
chyba się na tym skupimy, po prostu na wiedzy dalszej. Chyba też, jako że jesteśmy pracowici, wolimy tutaj mieć coś do rozwoju developmentu bardziej niż do wiedzy. O, i widzę, coś możemy nowego powiesić. Mam jakąś skórkę. Kawał lisa, powiem szczerze. Biedny pies tam ciągle wisi. No dobrze, mamy też jakąś wojnę domową. To jest w ogóle dziwne, bo mamy wojnę domową z własnymi wasalami. Uważam, że takie rzeczy powinny się z automatu kończyć po przejęciu władzy. No ale będziemy musieli to po prostu ogarnąć. Teraz rada. Tak, ty idziesz tu na 100%. Ty idziesz tu. Ty idziesz tu. I na mistrza szpiegów damy po prostu kogoś, kogo lubimy, kto się na tym zna w ten sposób. Myślę, że to najrozsądniejszy ruch. O, nasz następca już widzę ma ziemię przyznane jakieś. Czemu nie? I nie mogę, bo rozpatruję ofertę. Dobra, nie czekajmy, też to się zbierze przez rok. Chcemy tą wojnę po prostu jak najszybciej zakończyć. Tak, żeby móc zacząć porządkować sprawy wewnętrzne. Czyli wystarczy nam jedna bitwa, żeby to skończyć, uważam. Oczywiście cieszymy się, że nam tu składa hołd. I okej, czyli zakończmy to białym pokojem, żeby się nie babrało nam tutaj. Dobra, co dalej? Nasz syn, co on ma w ogóle? On ma baronię, tak naprawdę to ja nie wiem, czy ja chcę, żeby on tam miał tą baronię. Nie mogę mu jej odebrać, bo jest sojusznikiem. No nic, no to jak już ją mam. Nie mogę mu nadać tych ziem, bo są pewnie przypisane jego bratu. Dokładnie, tak jest, chyba że jakoś przeskoczymy. A najlepszym sposobem przeskoczenia nie wiem, co by było. No moglibyśmy na przykład stworzyć tytuł królewski nowy. Na przykład Chorwacji. I tak też zrobimy. I wtedy nasz młodszy syn dziedziczy Chorwację i wtedy starszy może jak najbardziej dostać już tutaj tytuł książęcy i nikt się nie będzie o to pluł. Pięknie. I znajdźmy jakąś kobitkę. No tu byłoby najlepiej, tylko mówię, znów nie wiem, jaka jest to bliskie pokrewieństwo.
jest tak tragicznie, mogło być gorzej, szczerze mówiąc. Tu byśmy mieli mały sojusz, co no zawsze jest na plus. No już jest coraz więcej ciekawych. O! Tu nawet jest chyba lepszy sojusz. Ona jest troszkę bliższą rodziną. No, zawsze trzeba tak szukać w miarę złotego środka między pokrewieństwem a cechami. Jak widać, trochę tych negatywnych cech tu wyłazi w rodzinie z powodu no, chowu wsobnego, inaczej tego nie nazwijmy. Może tutaj. Rok tylko od niego starsza, dałaby nam sojusz z królestwem. Też jest to boczna linia. Wiecie co? Myślę, że pójdziemy w tą. O. Kolejny perczek. Bardzo dobrze. Nie radzimy sobie, ale po prostu jedną prowincję tu za dużo. Trzeba to już ogarnąć. No i kto tu się chce buntować? Tutaj. Jego syn, nie, czy jej syn, czy to nie jest jej dziedzic, to jest dziedzic. Tylko, że chory. To może sobie darujmy. Niech będzie ten. A z naszą córką. No to jest z nim sojusz. Czyli by wynikało, że trzeba z tym Benkarcim synem. Tak jest. I to powinno rozbroić tą frakcję. I w sumie w tej sytuacji to tak naturalną decyzją naszego władcy powinno być legalizacja jego, jeżeli no, uznajemy, że to jest mąż przyszły naszej córki, więc chcemy, żeby odziedziczył ten hanat Wladimiru, więc myślę, że to jest takie w miarę rozsądne. Teraz rzućmy okiem też na nasze stanowiska. No i sobie tylko przeciętna. I nasza siostrzyczka pojechała. Nie, a, bo jej mąż odziedziczył jakieś tereny. Szkoda. Bo nie mamy tu dobrego lekarza na chwilę obecną i nawet tak ciężko powiedzieć, żeby ktoś miał... No dobra, dajmy mu szansę. Jest w miarę młody, może się wyrobi. Wiecie co, nasz władca jest raczej taki ufny, a bardziej przyjazna postać. Myślę, że będzie chciał troszkę oczyścić sobie lochy po latach. Ludzie tam siedzą, nie wiadomo już za co tak naprawdę, większość z nich przynajmniej. Dobrze, i zacznijmy od uczty.
tu się urodziło. Co, myślę, że dla odmiany po tych latach sknerości popiszmy się. Możemy być nawet bardziej szczodrzy od tego gościa. I to oczywiście niezadowolenie, czego by się spodziewać. Tak, bądźmy jej dla żony, nie chce się specjalnie z ludźmi zadawać, więc pomożemy jej. Ciekawa rozmowa, troszkę mniej stresu przez wybuch gniewu. I dajmy też jej się wykazać. Dobrze, czyli troszkę powinniśmy poprawić sobie relacje. Oferta sojuszu, zdecydowanie nie. Długi trzeba spłacić. Myślę, że odbędziemy też pielgrzymkę. Powiedzmy na razie na krótką odległość tutaj w naszej stolicy. Ale tu mamy groźne frakcje. Frakcje, które mogą tak łatwo nie odpuścić. Oczywiście spróbujemy je troszkę zmiękczyć pieniędzmi. Ale czy to wystarczy, to nie wiem, bo widzę, że też się zmienił układ, kto jest silnym wasalem. No dobra. O, jakieś dziwne rzeczy o zdradach się dowiadujemy. No nie, tylko że tutaj ten typ się wcisnął chyba za przysługę. Możemy tego nie móc przeskoczyć. No, frakcja słabnie. Myślę, że nasz władca no jest porządliwy, czyli znów będzie chciał sobie poszaleć po drodze. Ta pielgrzymka tak coś religijnie nie wyszła. Myśmy pojechali sobie na kobitki. Okej, czyli spotkaliśmy z powrotem tą panienkę. A wiecie co, myślę, że władca tu nie chce, żeby to się wydało, więc każe jej dołączyć cichaczem do dworu. I zostaje naszą kochanką. No niestety, dużo mamy lubieżnych władców. O, i możemy wzmocnić naszą krew. Stajemy się ojcem krwi. Bardzo dobrze. Mimo tej negatywnej cechy, co jest dziwne. Ale czasami pewne rzeczy są, jak widać, niezrozumiałe. Okej. No dobrze, myślę też, że po latach oszczędzania pieniędzy, czas na inwestycje, czyli postawmy wielką świątynię w stolicy. No i chyba więcej po prostu postawić nie możemy. A właśnie, zobaczmy, jak reszta świątyń, czy już stoi. Ta stoi. Tu nie, więc myślę, że też zainwestujemy. Ta stoi. I okej, okay. Dobra, czyli świątynie. No i też myślę, że nasz pracowity władca chciałby rozwinąć stolicę, czyli tutaj zmiana planów. Stawiamy na development teraz, a nie na zmianę kultury, chociaż ten development nam nie idzie, coś w tej stolicy. Może spróbujmy jakiś bardziej
radykalnych kroków. Sprawa to stresuje, ale spróbujmy. No i polowanie, które miejmy nadzieję troszkę nam pomoże. Spróbujmy na razie zwalczać te impulsy stresogenne. O, już polowaliśmy. Czemu nie? Zaraz zobaczymy. Myślę, że czas. Czy ten pies nie jest taki straszny? O nie, to duża skóra chyba, co polowaliśmy. Tak. No nie, no, tutaj są cenniejsze rzeczy. Ale jak już tu jesteśmy przy tym, no to też myślę, że kończymy z oszczędzaniem. Może nie od razu na pełną PT, ale troszkę doinwestujmy nasz dwór, tak żeby nie było wstydu. Co by nie mówić, jesteśmy no z zapędami na mocarstwo. Czy my nim jesteśmy, to byśmy mogli dyskutować, ale na pewno mamy ku temu predyspozycję. Problem taki, że no, jesteśmy zacofani. I zróbmy też spotkanie wiedźm. Zobaczymy, co się wydarzy. Największa szansa postawić na charyzmę. I jak zawsze na początku próbujemy stać się zielarzem. Teraz myślę, że będziemy mieli bardziej czasy spokoju. Nasza kochanka jest w ciąży. Nic nowego, jak ma się kochanki. No i zorganizujmy spotkanie dworza. Najpierw nasz kanclerz przychodzi. A, znów z trudnością w rozpoznawaniu dworza. Myślę, że chcemy, żeby byli rozpoznawalni, żeby mieli jakieś ornamenty i tak dalej, co my też im się podoba. O, i dostaniemy psa. Troszkę to nas kosztuje, ale... dobrego psa, droższego wybierzmy. Okej, mamy tutaj jakiegoś podejrzanego typa, który, no, nasz władca jest ufny. Czyli przybaczy mu, żeby mu służyć na dworze, będzie na niego haka. No dobrze. Mamy pieseła, to też cieszy. I nasz władca wierzy żonie, że to jego dziecko. I stwierdza też, że na pewno by nie naraziła, powiedzmy, sławy i dobrego imienia swojego męża. A tymczasem poprawia się jakość naszego... nasza dynastia naprawdę rośnie w siłę. Poprawiła się jakość naszego symbolu dynastycznego. Zajrzyjmy gwiazdy. Co nam to da? Okej, czyli będziemy troszkę lepiej zarządzać i pobawmy się z psem. To nas też troszkę odstresuje. No dobrze, myślę, że naszych rządów raczej nie będziemy stawiać na jakieś wielkie wojny. Po prostu będziemy się rozwijać, pilnować tutaj granic i tak dalej, i tak dalej. Czy to w ogóle jest? O nie, znów. A, bo ma tamto księstwo, a tu nie ma tych tytułów. Kto ma te tytuły? Nie ma w ogóle tych tytułów. Kurde. Dziwna sytuacja. No, nie będziemy na razie w to wnikać. Kto to odziedziczy? Któryś z młodych. Dobra, to potem się wszystko, mówię, podzieli.
Pieniążki. Tak, to ma osobne księstwo już w Kazarii. Czyli przykro mi, mimo naszej przyjaźni, będziesz musiała się pożegnać z tym przyczółkiem. A i tak masz tytuł królowej, więc koniec końców myślę, że wyszłaś dobrze na tych wszystkich kombinacjach. No, co to ma znaczyć? I mamy podejrzane dziecko z niewiadomego źródła. No nie, staramy się to ukryć. Nic. No, nasz władca coś kupi, jakąś nową parszywą zbroję. No dobra. Kto ci tutaj nie mogą grzecznie siedzieć, widzę na tyłku. I rodzi się kolejny syn. Dobrymi cechami. Zawieszenie broni może być. My oczywiście znów tutaj pracujemy nad tym, żeby granice były takie, jakie być powinny między księstwami. Bo jak zostawimy to w spokoju, to potem tego nie ogarniemy już. A jak tutaj? Jeszcze trochę, zanim będziemy mogli ufortyfikować nasze miasta. 9 lat. Nowy kanclerz. Taki przeciętny, co najmniej. O, to doszło do podziału, co zakładałem. I oba te królestwa nawet są dosyć silne. A co do dalszych podziałów, myślę, że po prostu utworzymy kolejny tytuł królewski i będzie zwyczajnie dla kolejnego syna. O, problem rozwiązany. O, nasz syn będzie pracowity, co z pewnością nas cieszy. Chciałbym jakiś ucztę czy coś, no ale to jeszcze troszkę lat minie, zanim będziemy mogli z tego skorzystać. Czyli na razie po prostu spokojnie czekamy. Moglibyśmy do końca zająć Opolszczyznę. I myślę, że to zrobimy. To nie będzie wielkie wyzwanie. Ciężkie jazdy teraz w naszym zakonie. Tak, nasze osobiste umiejętności kiepsko. Czyli nie, nasz władca nie będzie dowodził. Powierzy tą rolę komuś innemu. O, nasz ojciec to był Paco de Lucia. Pod tym względem. Pięknie. I tutaj mamy haka. A, tylko to jest klanowy, więc nie możemy specjalnie nic tam ugrać ciekawego. Ale stajemy się Augustem. Bardzo dobrze. Czyli prestiż, który potem nam pozwoli być może jakieś nowe artefakty pozyskać, bo no póki co nie mamy za wielu ciekawych ludzi na dworze, którzy by chcieli coś wyprodukować. No nie ukrywajmy, że względem bogatego zachodu to jesteśmy to trochę dziczą. Ale nie jesteśmy już za tym słabi. 27 tysięcy zbrojnych, chociaż moglibyśmy tutaj jak najbardziej przegrać, gdyby doszło do jakiegoś konfliktu z głównymi siłami zachodu.
O, wojna? Nie myślałem, że wojna. Anglicy się widzę wcisnęli do Irlandii delikatnie. Francja, i Hiszpania zakończyła konflikt, tworząc cesarstwa. Duże arabskie widzę trzy i jedno katolickie, które ma problemy. Arabowie ich stąd wysiadają prędzej czy później. Francji się nie chce interweniować, a jest chyba tu jedyną siłą, która mogłaby coś zmienić. No i Tunanidzi zaczynają swój marsz po dominację na Bliskim Wschodzie. Widzę, że po tym okresie takiego ciszy i spokoju zaczynają działać. Chociaż tu mają rywali w postaci tych dwóch królestw, Saidów i Tahiridów. A co z królestwami koptyjskimi? Trwają na razie. Zislamizowana Afryka póki co też się nie łączy. A Norwegia chyba jednak nie stworzy cesarstwa, bo widzę, pogrążyła się w chaosie. A, bo wdała się w tą dziką wojnę na Półwyspie Iberyjskim. Dobrze. Władca jest ufny, czyli da te pieniądze. Ciekawa rozmowa. I znów to jakieś romansowanie, kurde. Nasz władca to tak ciągle będzie chyba skakał z kwiatka na kwiatek. Dobrze. I nowy architekt, to mi się podoba, no, dla niego pieniędzy nie będzie. O, prezenty. A myślę, że nie będziemy pazerni. Weźmiemy sobie jakiś pomniejszy prezent. Skorupki paździochowate. O, jaka zdolna bestyjka z niej. No dobrze, myślę, że też w przyszłości będziemy chcieli stąd wyrzucić Bułgarię i zdobyć tereny dla naszego syna, ale to też jeszcze mówię, daleka przyszłość. Na razie musimy się zasiedzieć na tronie tak naprawdę. I zobaczmy, a nuż tym razem się uda. No niestety nie mamy szczęścia do co tu się stało? Miana jest haka? Czy też ma kontrakt taki? Ma kontrakt taki jakiś złośliwy. Wiecie co? A nie możemy mu tego zabrać. No nic, ale przynajmniej się nadaje do tej roli, którą sobie tam nadał. I wydało się. Wyszło na jaw, że zdradzamy żonę. To z pewnością psuje naszą reputację. Żona nas i tak lubi. Ale nasza reputacja już za dobra nie jest. Nasza siostra, kurde, jaka utalentowana. Ale ta wyjechała, bo ona była dobrą medyczką. Nie ma męża. Powinna mieć jakiegoś zacnego wojownika za męża, tak szczerze mówiąc. Trochę stary, ale może być. O. I ten sojusz też mógłby być niegłupi. Taki sposób. O, są tylko wewnętrzne, bo zewnętrznych nawet nie mamy co szukać w tej chwili sojuszy, ponieważ no, jesteśmy otoczeni przez same wrogie religie tak naprawdę. Jestem pod wrażeniem, że Armenia zachowała niezależność, chociaż z drugiej strony ten upadek imperiów arabskich im pomógł. Oż kurde, ale bogate dziady.
A Francja? Nie, Francja nie. Anglia też jest bogata. Wcale pewnie nie świecimy przykładem tak jakoś pozytywnym naszego bogactwa. Myślałem, że nikt nam nie dorównuje kolejny. Też ma takie. Tak, jak oni sobie to załatwili? Czy co, ja mu to zabiorę? To będzie akt tyranii, ale no jakoś z tym przeżyjemy. Zignorujmy go po prostu. Ach, to mógł być błąd, bo ten akt tyranii spowodował, że teraz. Nie chcemy, żeby to się wydało. Paranoiczny, nieśmiały czy tchórzliwy? No, na pewno nie nieśmiały. Tchórzliwy chyba też, no nie będzie paranoiczny, kurde. Znów inna zupełnie osobowość chyba się nam szykuje. No i ta frakcja ograniczenia kontroli jest dość groźna. Najlepiej byłoby zrobić ucztę, ale. No niestety tych wasali trochę tu jest, którzy by chcieli bruździć. Z tego co widzę, dostali też już gifty, czyli może to do końca nie pomóc. No, ale zobaczymy. Część się wykruszyła, co da nam więcej czasu i tym samym też troszkę się może wszystko rozejść po kościach. I tak też się stało. No i rośnie sława naszego dworu. Kolejne romanse, kurde, no. Jest tak na granicy. Okej, szczeniaczki. Dobra, bądźmy mili. Tym razem nie jesteśmy pazerni, więc możemy sobie pozwolić na troszkę odpuszczenie z tymi podatkami. Tak, w sumie mogliśmy to wcześniej wziąć, bo dzięki temu byśmy mieli lepsze bonusy. Komu damy szczeniaka? Kogoś lubimy jakoś specjalnie? Nikogo, ale dajmy temu, bo jest najwyżej postawiony. Sybir tutaj rośnie. To by cesarstwo powstało? Nie, królestwo. Ale potężne. Chociaż Mongołowie je zmiażdżą, jak tylko się pojawią. Ten sojusz nam jest na nic potrzebny. Nam jest potrzebna uczta, ale my do tej uczty nie dotrwamy z tym buntem. No nic, będziemy mieli wojnę domową. Wow, ale tu rozbicie. Aż się prosi, żeby to pożreć. Ale w tej chwili nam grożą bunty, więc lepiej nie będziemy kombinować. Zawsze małżeństwa by to mogły rozwiązać, tylko łatwiej powiedzieć niż zrobić. Już narzeczoną. Tu nie ma jak. I tu też.
No, on mógłby wziąć ślub z którąś z naszych córek. Mamy trochę starszych córek? No nie. To by nam dało sojusz. Tylko pytanie, czy chcemy tą biedną córkę sprzedać? Może nie. Co, on nie jest taki straszny. Niech dba o nasz dobry sen. O, i nasz władca sobie dobrze odpoczął dzięki temu. Szkoda, mogę mu rzucić te pieniądze, ale co coś zmieni? Tak, zmieni, bo mamy teraz lepsze umiejętności wpływania. Fakt. No dobra, to ma sens. I się udało. Rozmontowaliśmy kryzys. Kryzys rozmontowany. A gdzie ja robiłem te roszczenia? Nie pamiętam, gdzieś tu była znów jakieś krzywe granice. Tu, no już wiem. Ale mówię, na razie sobie darujmy sprowokowaniem go. Bo to jest wasal, który w sumie powinien zastąpić jego, ale nie może, bo ten się tu wcisnął. Ten będzie obrażony. Życie. W sumie to teraz powinniśmy na niego wpływać, bo on jest naprawdę potężny i to nie jest dobrze, żeby nas tak nie lubił, jak nas nie lubi. Widzę jakieś wojny. Kolejne pieniążki. No niestety, ci wasale tutaj nie pałają nas miłością. Poczekajmy cierpliwie. I kolejny romans, kurde no. Ile my już mamy tych kochanek? Trzy! Ludzie kochani. No, ale córka wyrosła na niezłą wojowniczkę, trzeba powiedzieć. Go wychowywać, bo mamy możliwość. Może już jemu też kogoś znajdźmy. Han może być. Dobra partia, dobra. No, o, i nawet nasze pokrewieństwo jest na tyle odległe, że nie generuje to problemów genetycznych. No, a teraz to stawiamy bardziej na spokojny rozwój niż na jakieś podboje i rośnięcie terytorialne. A, już nie mamy takich oporów z rozdawaniem pieniędzy. I super. Zorganizujmy porządną ucztę. Zrekrutujmy wojaka. No i tak będzie pożądliwy, czyli jest pracowity, paranoiczny i pożądliwy. Ciekawa rozmowa.
I super, troszkę mniej stresu. I stajemy się znani z organizowanych przez nas przyjęć. No dobrze. Budujmy naszą przyjaźń. Troszkę stres też zmaleje. Kolejne dziecko wymaga nauki. Musisz ty ją wychowywać. A nasza matka, która już tak ledwo żyła, miała ten trąd, ciągle żyje i ma się całkiem dobrze. Szokujące, ale tak jest. Przeżyła swojego męża. Kurde. Ta frakcja jest naprawdę złośliwa. Ja nie wiem. Jak tam z tą cholerną tyranią? No spada, ale wolną. Raczej będziemy mili, nie będziemy, będzie nam przykro, że zniszczyliśmy jego zabawkę. No, ma już cztery cechy, co ciekawe. A nasz władca załapał cholubsko, jak zwykle. Ale medyk się spisał. Bierzemy psa na spotkanie rady. Kolejny przyjaciel, ten, z którym ostatnio się tam zadawaliśmy. Troszkę lepsze relacje z wasalami, to może pomóc. No nie wiem, nie wiem, czy my przetrwamy, czy nie. Tu można by było chyba coś pozmieniać, tak żeby poszukać przedmiotów, które dadzą chociaż troszkę więcej dobrych stosunków. Zacznijmy od tego. No, nasz władca tu ma różne upodobania seksualne i myślę, że chciałby. Co on to by chciał? Paradować nago, co sprawi, że stanie się dewiantem. I no takie czasy. Mieliśmy poprawić sobie reputację, a chyba nie wyszło, szczerze mówiąc. To troszkę poprawia relacje dynastyczne. Więc może niech chwilowo to leży na widoku. O. No przykro mi. I wyzdrowieliśmy, ale ciągle ten bunt wisi nad głową. Nie jesteśmy w stanie go na dłużej zwalczyć. Nie możemy też przez to jakichś działań podejmować. O. Nauczmy się dackiego. Czemu nie? Nie uważam, że nasz władca uważa, że nasz język jest jakiś tam wyższej jakości. A, może stał wałachem. To nie do końca nas chyba cieszy. Zorganizujmy też polowanie. Próbujmy, jesteśmy pracowici, więc próbujmy to pojąć. O, fajny prezent od naszej kochanki. Czemu by nie? To nas troszkę odstresuje. Co żeśmy dostali? Kwiatki.
kwiatuszki. Czemu nie? O, wychodzą na jaw nasze niecne czyny. A nauczyliśmy się języka. Jesteś sami pomniejsi wasale by chcieli z nami sojusze. No i myślę, że jako dyplomata powinniśmy się też troszkę języków pouczyć, czyli na pewno greckiego. To jest jednak ważny dla nas tu język w regionie. I kolejne spotkanie wiedźm, bardzo dobrze. Czyżby się udało stać zielarzem? Tak jest, bardzo dobrze. I oczywiście dzielimy się tutaj sekretami. No, wojowniczką to nie jest. Coś specjalnego. O, nie dała nam. Dziaduwa jedna. Ją nauczmy witchcraftu, powiedzmy. No, ona się chyba utrzyma. Sprawa tu widzę jakieś no, wojny toczy, nie wiadomo. A. Znów chce się rozrastać. No trudno, wiem, że oni mają jakieś tutaj dzikie zapędy, żeby zajmować wszystko wokół. Ten nas już trochę lubi. Na razie może za mało, żebyśmy mu przekazali te ziemię, ale już powiedzmy nie ma tragedii. Kolejne takie miejsce jest, widzę tu, gdzie już się poprzesuwały granice niepotrzebnie. My nagródźmy go. Chcemy. Czemu nie? Ta kasa nam ubywa na samo ogarnianie wasali, tak szczerze mówiąc. Którzy no złośliwie się chcą zbuntować. I to nawet ci, którzy nas lubią. I coraz więcej dzieci z nieprawego łoża. Nie ma się co dziwić. Oni tam wędrują wszyscy. Razem pewno ze swoją matką, dokładnie. A ta jest, to jest w ogóle na dworze tutaj bezczelnie. To jest chyba ta, co ją przywieźliśmy z... O, oczywiście darujmy jej grzechy i nauczmy ją też. Musielibyśmy chyba tamto przejąć, przerwać. Dobra, to później nauczymy czarnej magii. Przyjmijmy zaproszenie. A nie, nie, takich rzeczy nie pochwalamy. I spacery z psem troszkę nam pomogły. Przynajmniej zwalczyliśmy ostatecznie stresa. Ale no niestety tutaj zanosi się na problemy. I jakkolwiek jesteśmy ufni, to raczej nie zgodzimy się na to, żeby nas szantażowali. I czeka nas wojna domowa. Zobaczymy, co z tego wyniknie. Na pewno bieda. Tego jestem pewny, że z tego wyniknie bieda.
7000, czy co? Na razie, póki oni się jeszcze nie zebrali, ruszmy na ich stolicę. I ktoś wykorzystuje sytuację. Katolicy wykorzystują sytuację, atakując nas. Jacy to katolicy? Skąd? Nie, prawosławni. Skąd to w ogóle jest? Pont sobie tutaj rości prawa tej prowincji. No i zobaczymy, co z tego wyniknie. Do lochu, więc będą pieniążki dodatkowe. A teraz każde pieniążki na wagę złota, patrząc jaki jest koszt tej wojny. I dorast nasz następca nie jest idealny. Ale mamy przyjaciela, to akurat dobrze. I uczymy się greckiego. Ach, nie udało się żadnego znaczącego rebelianta pojmać. I co teraz? No, trzeba byłoby ruszyć, zniszczyć te siły. No niestety udaje im się też zająć jakieś terytoria, widzę i... To nie jest dobre. Niby nasz dowódca powinien być dobry i ich dopaść, ale jak widać... A, zatrzymali się, dobra. Pierwsza bitwa i pierwsza egzekucja praktycznie rebeliantów. Pytanie, czy chcemy tę wojnę ciągnąć, bo z drugiej strony moglibyśmy próbować ją zakończyć białym pokojem. Ale wtedy nie dostaniemy pieniążków. A ile byśmy zarobili? Niewiele, tak szczerze. Mówicie co? Zakończmy to białym pokojem. Bo no, czeka nas również ten konflikt, chociaż nie wiem, czy jesteśmy w stanie go ogarnąć, ale spróbujemy, czyli nasze armie od razu będą mogły ruszyć w tym kierunku, a czyli szybciej będzie w ogóle rzekami tam dotrzeć, ciekawe, ale chyba to jest drogi biznes, bardziej się opłaca iść lądem. I kolejny romans, dobra, wojna się zakończyła. Tylko skoro jak pójdziemy lądem, to nam się żarcie skończy po drodze. Tak źle i tak niedobrze. Ile kosztuje? 300 za okrętowanie. No dobra, podejmijmy ten problem. Okej, i pracujemy nad kolejnymi przedmiotami. A, jakąś tarczę. Nic specjalnego, szczerze mówiąc. Okej. O, kolejny przyjaciel. No dobra, czyli lepsze stosunki z wasalami na pewno nie zaszkodzą. Legendarne umiejętności to już coś. No i ważna bitwa teraz. Ich siły są podzielone, czyli tutaj będą musiały przechodzić przez rzekę, żeby dołączyć.
Jest nadzieja. I tak, no jesteśmy rozrzutni. Mamy dużo kobiet. Tak się żyje. Bądźmy zainteresowani naszą żoną. No dobrze, czyli tu początek wydaje się ok, praktycznie eksterminujemy przeciwników. Oni mają ten plus, że kontrolują cel wojny, czyli będą zgarniać punkty overtime. Ale przeżywają po prostu masakrę na polu bitwy. A co do szachów, we wszystkim nas przerasta. Spróbujmy w technice wojskowej, ale jak myślałem, koleś był za dobry. No nic, tutaj wielka bitwa za bitwą. I wydaje się, że wyszliśmy z tego, jeśli nie zwycięsko, to przynajmniej z twarzą. Nie, Nerwat raczej przebaczy. On nie jest mściwy. Te roszczenia żeśmy zrobili, czyli będziemy zaraz wyrównywać granice. Dobra. Okej. Zlikwidujmy te oddziały, co tu przylazły. Elegancko. Mamy trochę jeńców, ale to za mało, żeby ogarnąć naszą sytuację finansową. Nasza armia po prostu jest za droga w stosunku do naszej ekonomii. Nie ukrywajmy tego. Spróbujmy zająć stolicę wroga i wyprodukował całkiem niezłą tarczę. Zaraz zobaczymy, czy nie warto to by było podmienić nawet zamiast tej. A nie, to jest mała chyba. Kurde, zawsze ciężko mi się przekonać, gdzie jest który przedmiot. Tak, to jest mała tarcza. I tak, wymienimy. Już niech ten pies naszego pradziadka tam nie wisi. No to wyglądało trochę parchacie pewno już po tylu latach. Zresztą w ogóle dyskusyjnie, czy psia skóra w holu jest taka wspaniała. No dobra, myślimy ją do zbrojowni. W sumie damy jej ten miecz, a nóż zrobi coś lepszego. A my sobie będziemy używać tego miecza. Już nie wiem, który jest. Może to jest lepsze nawet. No, to pora tym razem. No, dość szybko tracimy ludzi w tym oblężeniu. Okej, okay, jak śmie chodzić naszej matce. No są granice. Pewnych rzeczy się nie daruje. Okej, okay, zrobiła kolejną tarczę. To już w sumie przyzwoitą. I kolejny bękarcik się urodził. O, przynajmniej jakieś odszkodowanie wojenne dostaniemy. Czyli aż tak źle nie będzie. No, to jest on. Pieniążki. I zajrzyjmy tutaj. Po pierwsze, co się dzieje. Tak, nie będziemy tu się ograniczać. Dla wszystkich butelka. Nowe czasy, nowy władca. Nie robimy problemów z takich rzeczy. I
I tak, nie będzie wisieć tutaj dwie te tarcze. Całkiem niezłe te tarcze są, tak powiem szczerze. Jak na te czasy. Na pewno lepsze od tego parchatego lisa. A czy lis nie jest przypadkiem gorszy od czaszki? Bez różnicy. Ale chyba by lepiej czaszka tu wyglądała niż lis, więc będzie czaszka wisieć. Dobra, moi drodzy, obroniliśmy się, tak więc na tym kończymy odcinek. Póki co pozdrawiam i do zobaczenia.